tego gołębia, który tutaj Patryk go wypatrzył, przykuł jego uwagę. Jest to gołąb nawet nie aż taki drogi, w cenie tutaj jest 200 euro, a 300 euro będzie, jeżeli kupimy drugiego z tej grupy, a to co to jest, samiec, samiczka według ciebie? Pokażmy. To jest na pewno samiczka. Samiczka, nie podchodź tak blisko. Tutaj mamy tego gołębia wywodzące rodowód i on się wywodzi, widzimy, z Harley'a, z Hurricana. Z czego jeszcze? Z Harley'a znowu i z córki Super Dolmena. To jest gołąb, który taki się już od razu nadaje do rozpłodu, tak? Tak jest, gołąbek jest. Może nie musimy czekać za dużo. Samiczka jest całkowicie spierzona. Pokażemy skrzydełko jej. O, może go zakupimy, wtedy u nas na giełdzie się pojawi, jaki on ma numer? 844, tak? Dokładnie, tak. 844, czyli jeden nawet z niskich numerów, bo tutaj niektóre mają takie 2000 coś, czyli widać, że dość wcześnie był obrączkowany. Potem też można ocenić, nie? Tak, właśnie. Wcześniejsze numery, tym to wystarczy. Tutaj cały czas na razie widzimy hodowców, cały czas przybywa, popatrzmy. Coraz więcej ich się pojawia. No i jutro to będzie, powiedzmy, ten kulminacyjny moment, w tym drugim dniu, sobota, dzień wolny, wiadomo, tych hodowców tutaj przybędzie. W międzyczasie tutaj jeszcze widzimy, Bogdan niósł takie ulotki, bo tutaj staramy się też zapraszać hodowców na tą imprezę, którą będziemy mieli u nas w Polsce 11 listopada. Będzie ta biesiada hodowców, będzie ten spotkanie hodowców, ta impreza, wielki nasz taki jaka uroczystość, połączona z licytacją gołębi na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest, pana Jakuba Błaszczykowskiego.